Witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dawno nie było kołowca jakiegoś, więc pomyślałem sobie, a damy dzisiaj bitwę, może jutro Q&A zrobię, albo na przykład sprzedaj wszystkie czołgi, bo przecież nie wszystkie nacje jeszcze omówiłem. Kołowiec niech będzie. Kolega przysłał Mistrzostwo Świata 8 na dziesiątkach, czyli fajnie, chociaż no wiem, jak ta bitwa pewnie się potoczy, bo na tej mapce ogromna większość bitew takich no super właśnie wiąże się z wjechaniem tutaj i po prostu naparzaniem z tej pozycji. Oczywiście to nie jest tak, że jak już tu wjedziecie, to macie nieśmiertelność, ponieważ jeżeli ktoś pierwszy raz tu wjedzie, to kompletnie nie będzie wiedział, jak się zachować tak naprawdę. Trzeba po prostu pograć na tej pozycji, na tej górce, żeby wiedzieć, gdzie można sobie pozwolić na wyjechanie, a gdzie nie. Tutaj mamy kołowca, mamy buraska też. Ogólnie kiedyś już mówiłem, powtórzę tylko krótko, że chciałbym rebalansu tej mapy. Chciałbym albo utrudnienia wjechania tutaj, albo powiększenia jej. No bo zobaczcie sobie, powiększę minimapkę. Zobaczcie, jak wygląda ta mapa, ile terenu jest wyłączonego tak naprawdę z gry. Ło, IS 7, no. O, może być niewesoło. Bardzo dużo jest tego terenu wyłączonego, to po pierwsze. Po drugie, mapa jest mała oczywiście. Oj, burasek dał się starnować, kurka. Nie wiem, czy go zdetrakował, bo już nie zauważyłem. Kurka, rozwalił go. No i z 7 zwłaszcza podobał mi się w tym trybie. Ciekawe to było. Zdecydowanie ciekawy był ten tryb. Oho. Myślę, że Iwena to teraz już można było nawet staranować. A teraz to już na pewno. Zobaczymy. Tak jest. No, mamy już 2700 uszkodzeń, a tu dopiero bitwa się rozwija. No jak zwykle drużyna, która zdobędzie tą górkę, dyktuje warunki, tak? Jak widzę, że tutaj wjeżdżają, kurczę. Czyli zieloni trochę słabo bronią tego podjazdu. Dobra. Następny rozwalony. No fuks jest, że wjeżdżają tu jednak takie czasami ogryski. No i to jest bardzo upierdliwe. No, dużo niszczycieli, to zazwyczaj czym więcej niszczycieli, tym dłuższa jest bitwa, bo te niszczyciele jednak tak nie kwapią się aż za bardzo do przodu. Oczywiście są takie typowe szturmowe niszczyciele, ale no niekoniecznie. O, pięknie wejdzie. Zauważył? Kurka, stoi nadal. Dziwna sprawa bardzo. Czy się zawiesił gościu? Tutaj go nie wykryje po strzale, bo on tam... Tak, chyba się zawiesił. Dobra. No, fajnie by było rzeczywiście podświetlić jakieś niszczyciele. To by było coś. Jest jeden. No, tu by Hayek pięknie wszedł nawet. O, często pytacie w tym Q&A, czy wydaje mi się, że więcej pojazdów kołowych wejdzie. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wejdą pojazdy z o wiele potężniejszymi działami prawdopodobnie. Kiedy? Nie wiadomo. Nikt tego nie wie. Bitwa dosyć wyrównana, co prawda ta drużyna kolegi wygrywa, ale jednak tamci się jeszcze spoko trzymają. Prawie 5 minut
bitwa już trwa. No i teraz ci zyskali przewagę, bo tu widać, że wjechały czołgi na górkę. Mam ogromną nadzieję, że tu kolega w pewnym momencie opuści góreczkę. No, albo to będzie bitwa z górki po prostu. Pozycja rewelacyjna. Ciągle tam... O! Baboczysko! Sytuacja się nagle zrobiła nie za wesoła. Podstawa, żeby tutaj... Może przełączę na... O! Podstawa, żeby wykryć tą dziesiątkę. Widać mniej więcej, gdzie ona jest. No ale zawsze to jest taki fear factor, no jednak duży. O, będzie dokończenie. Dobra, no. Niedużo amunicji dostało. A czołgów przeciwnik ma bardzo dużo. No, szybciutki. Te kołowce, szczerze mówiąc, jeżeli będą wchodziły takie w formie pojazdów wsparcia ogniowego, to chciałbym, żeby one no nie były takie jak tutaj, że tam takie bączki. Bo to powinny być szybkie pojazdy, ale nie takie bączki jak tutaj. No, kilometrów trzeba przyznać. Kołowiec zawsze zrobi. Ciekawe, co to by było, jakby dodać... Ciekawe, czy wpadli kiedyś na ten pomysł, żeby dodać koszt paliwa. Pewnie rozważali coś takiego, ale może na początku gry. Przy tworzeniu. Czy paliwo powinno kosztować i czy powinno uwzględniać średnie spalanie tych pojazdów? No bo wtedy taki maus... Niedużo oczywiście przejedzie, ale paliwa spaliłby bardzo dużo. Uła, jak pancer S100. 50 zostało. Wyskoczyło, że high caliber będzie zdobyty. Tak, on nie widzi. Zdecydowanie nie widzi. Kolega ma już tak mało pocisków. Zostały 4 sztuki. Jedzie FV. No proszę. Ciekawe, czy ma pomoc od tych z tyłu, czy też nie, bo widzę, że jednak zdecydował. Pancer będzie załatwiony. No, ważne, żeby ktoś tutaj celował. Uwaga. O, uciekł stąd. No to jakaś... O kurczę, zobaczcie, gdzie jest. No, ale z obiektem 780 sobie nie poradzi pewnie. Kolega za to pojedzie po te niszczyciele mięciutkie. No, zrobiła się przewaga. 5000 uszkodzeń. Zobaczcie, nie zdążył nic zrobić nawet. Masakra. Nie zdążył nic zrobić. Tak szybkie są kołowce, że kurczę.
Gdzieś się celuje, a tu nagle bączek się przy nas pojawia. A, dostał z obeka. Oj, niedobrze, niedobrze, a jednak. Świetna gra. Rewelacja. Chciałbym tak kołowcem pomykać. Wynik też będzie oczywiście rewelacyjny. Dobra, moi drodzy. Bitwa na dziesiątkach. Merdal Orlika. Mamy M-kę. I co najważniejsze, aż 6589 uszkodzeń. 2006 expa podstawowego z tabelki, czyli ewidentnie mistrzostwo świata. No, fantastyczna bitwa. Też nie jakaś taka super krótka, ale wiadomo, żeby mistrzostwo było, to bitwa troszeczkę musi potrwać. Mało spota, zdecydowanie mało. Kolega tu był nastawiony na robienie uszkodzeń. Fantastyczna bitwa. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.